Widzieliście tytuł? To już wiecie, co się dzieje. Moi drodzy, witam Was w kolejnym newsie i dziś powiemy sobie o kalendarzu adwentowym. Mamy do czynienia z wyciekiem danych. Udało się rykosztowi znaleźć informacje w plikach gry. Jakie pojazdy zapewne pojawią się w kalendarzu adwentowym na przestrzeni najbliższych dni? Uwaga, kolejność czołgów na tym obrazku jest. Przypadkowa i to nie oznacza, że jutro będzie móc, potem będzie te 4400, Lorka, Libertę i tak dalej. Możliwe, że po prostu teraz był paton KR, a jutro będzie jakaś szóstka, może 25, bo i właśnie ten niemiecki Tedek ma być w ofercie. I teraz pojawia się wiele pytań, tak? Które pojazdy mogą być jeszcze OP, które yy, raczej nie pojawią się w ofercie, jeśli mamy 2,5? To oznacza, że Wargaming niczego się nie nauczył, kompletnie nic nie wyniósł z ostatnich lat, kiedy to premki psuły tą grę na potęgę. No ale dobra, tutaj mamy ten y, obrazek, no i jak widać oprócz jeszcze Libertę i E25 mamy Furię, Thunderbolta i Tigera 131. Mi powiem szczerze, z tej grupy pojazdów najbardziej przeszkadza tylko E25, gdyby nie on to byłoby okej. Okay ponieważ on jako jedyny tak naprawdę tutaj mocno się wyróżnia, no mocno, najbardziej się wyróżnia w grze swoimi możliwościami. Dzisiaj o nim troszeczkę pogadamy i o tym, co się może wydarzyć, jeśli pojawi się w ofercie. A pamiętajcie, że to nie jest jeszcze w 100% pewne. To są informacje, które mogą się zmienić, więc nie bierzcie ich sobie do serca na 100% pewnie, jak na milion. Tak? To nie jest jeszcze tak pewne i też. No, pytanie: Czy E25 nie będzie na przykład? Powiedzmy 23 grudnia. Tak też może być. To nie jest tak, że y, jutro musi być jeden z tych pojazdów. Może jutro będzie jeszcze jakaś inna maszynka. Także to jest taka raczej ogólna zapowiedź, co będzie, y, ale nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie, za ile. <ścoughs> no dobra, y, czołgi dzisiaj, jakie są w ofercie, jest. Y, Paton Care, o nim nagram niedługo film, ale uznałem, że to jest ciekawsze, więc po prostu o tym mówię na początek. Który z tych pojazdów może Was zainteresować? Na pewno Lorca 40T. Sam powiem szczerze, że troszkę mi jej brakuje. Jest to bardzo przyjemny pojazd, jeśli ktoś lubi magazynki, ale trudny, niezwykle trudny. Mamy jeszcze Libertes, takich znanych, dobrych, solidnych maszyn, aczkolwiek, znowu, uważam, że taki Lef jest dużo lepszy. No, i E25 on również jest tutaj topową maszynką, także te trzy raczej z tego screena prezentują się najlepiej. No, i teraz przejdziemy sobie do potyczki E25, aby pogadać o niemieckim niszczycielu i ile może kosztować. Lecimy z bitewką. Wybrałem bardzo dynamiczne starcie na E25 na mapie Pilzno. Losowanie z ósemkami i naprawdę będzie co oglądać. Więc, tak. Według mnie E25 nie pojawi się na początku kalendarza adwentowego. Zapytacie, dlaczego? Powód jest dość prosty. Jeśli pojawi się na początku oferty, to gracze go kupią i nie kupią nic więcej, bo już nie będą mieli funduszy. Ale jeśli E25 pojawi się pod koniec kalendarza, to część graczy skusi się wcześniej na jakieś inne maszynki i potem uzna, no nie, no takiej okazji. To ja przegapić nie mogę, muszę go mieć, bo każdy nasłyszał się tyle legend i słusznie o 25, że zna jego siłę i wartość. Także <grytanie> według mnie taki trik zrobi WG, dodaj go na koniec oferty w środku albo na koniec, raczej nie na początek. Także nie zróbcie błędu i nie kupujcie jakiegoś tam dziadostwa, jeśli okaże się za parę dni, że wszystkie strzały są perfekcyjne no to wtedy wiecie już o tym, że jak już na coś odkładać, to na E25, choć nie ukrywam, że będzie to miało swoje negatywne skutki. To jest moja rada, pokazuję Wam, co jest najlepsze, ale wiem o tym, że niezależnie od tego, czy kupi ten E25 pojazd 1000 osób, 10 000 graczy, to jeden problem na pewno będzie, czyli balans siódemek, szóstek, a już na pewno piątek, jeśli one spotkają E25, słuchajcie. Czołk ten, Tedek ten spotyka maksymalnie 8 tiery. To jest takie maksymalne losowanie. No chyba, że gramy w plutonie z inną maszynką z preferencyjnego losowania. To oznacza, że w najgorszym wypadku spotkamy jakieś IS-6, Defendery, patrioty i tak dalej. Nie spotkacie 75 i innych twardych czołków do przebicia. To jest mega dobre, ale. 25 to nie tylko losowania, mamy niesamowity DPM, szybkostrzenność z nieba, penetracja, która wystarcza, mobilność, która jest taka, że możemy prześcignąć niektóre czołgi lekkie, do tego sylwetka, dingi, które w tej bitwie się zdarzają, zobaczcie, KW-3 się odbiło, T71 się odbiło, czyli były dingi, no to wszystko naprawdę działa bardzo na naszą korzyść. Więc E25, tak naprawdę, poza nadpancerzem i brakiem wieży, nie ma większych wad. To nie jest raczej normalne, aby pojazd miał tylko takie problemy brak wieży. No to naprawdę byłoby dziwne, gdyby taki pojazd był w drzewku. No ale mamy taką premkę, która. Pytanie, ile będzie kosztować? Słuchajcie, według mnie około 200 zł. Dlaczego aż tyle, dlaczego nie mniej? Na pewno będzie zestaw ze złotem po prostu. Wargaming się wycwani i da w ofercie czołg za 200 zł, plus tam wiadomo będzie 7000 zł na przykład. Dlaczego tak? No, dlatego, żeby więcej wydać kasy, a złoto każdemu wiadomo nie jest aż tak potrzebne jak te czołgi premium, więc no celowy zabieg, aby wydać więcej kasy. Powiedziałem jedną rzecz, jak to chcę wytłumaczyć, żeby nie było, że coś źle powiedziałem. Dlaczego taki czołg nie powinien być w drzewku? Bo jest... Pobyłby bo za dobry i za dużo graczy by go zostawiło, ale podkreślam, taki czołg nie powinien też być premiumem. Tylko chcę to wyjaśnić. Tak być nie powinno i tak być też nie powinno. Chcę to wyjaśnić, aby nie było tutaj wątpliwości. No i... W tej potyczce widzicie bardzo dynamiczne starcie. Możliwe, że część z Was kojarzy E25 tylko z takiej gry krzaczek i nawalanka. No niestety nie. E25 równie dobrze może sprawdzić się na pierwszej linii i ta bitwa pokazuje, że niby nie mamy idealnej mapy, bo bardzo, bardzo dużo jest różnych osłon, górek, mało jest takiej otwartej przestrzeni do wykorzystania kamuflażu, ale i tak. Nasz pojazd radzi, radzi sobie co najmniej wyśmienicie, więc nie powiedziałbym, że kolega robi tutaj mało. Już teraz ma specjalistę i 3000 uszkodzeń. Także wiecie już, jaką cenę przewiduje za tą maszynkę. Wiecie już także, jak wydaje mi się, że Wargaming umieści go w ofercie, kiedy tak naprawdę pojawi się w sklepie. Ale są jeszcze inne pytania. Co z resztą maszyn? Co z takimi pojazdami jak Lorka 40T? Czy warto to w ogóle kupić? Tego muca, Może Furie? Bo wielu też się nasłyszało pewnie legend o tym filmie, który był nawet spoko. Słuchajcie, jedna uwaga. To czy kupicie sobie szóstkę, to zależy tylko od Was, ale miejcie na uwadze, że te pojazdy nie słyną z wybitnych zarobków. Szóstkę można sobie kupić na twierdze ale wtedy to dobrą, a nie Tiger 131, sorki, ale to nie jest dobry czołg. jest zawolny i taki pojazd nie, nie może być dobry, bo w sytuacji, kiedy rzuca połowę map otwartych i połowę map zamkniętych, no to taki pojazd zawsze będzie gorszy, tak? Musi być taki pojazd, który poradzi sobie na równi, na mapach otwartych i zamkniętych i takim pojazdem jest Rudy 102, jest T3485M, jest Type-64, który ma taką mobilność, że po prostu daje radę, a działko jest mega celne, to są pojazdy, które radzą sobie prawie w każdych warunkach. Cromwell, podobna historia. Więc czy warto kupić Thunderbolta, Furię? No raczej nie. Moi drodzy, raczej nie. No chyba, że zbieracie czołgi, kolekcjonujecie je, to wtedy macie dobry argument, aby taką maszynkę ewentualnie zakupić. W tej bitwie jest wiele cudów z ekranem, widać to pewnie teraz, że taki jest lag czasami. Nie mam pojęcia dlaczego to jest takie, ale o aimbota bym się nie martwił. Dlaczego? Dlatego, że jak kolega celuje, zobaczcie, zawsze pocisk trafia tak naprawdę w tył czołgu, czyli aimbot nie ryzykowałby takiego strzelania, jakby kolega miał naprawdę GT jakieś, to by strzelał po gąsce pewnie aimbot, znając nowe aimboty, albo też... Bardziej w przód, aby były to pe pewniejsze strzały. Ten celownik był taki jak zwykły z gry, więc tutaj o Aimbota bym się raczej nie martwił, bo to byłby za głupi Aimbot. <laughs> no dobra, kolega robi wyciąg. Zobaczcie, zostało koledze 15 pocisków, więc można powiedzieć ostatnie strzały. Teraz ten i6 popełnia kardynalny błąd, ignorując nas, skupiając się tylko na arcie. No a my robimy z niego Sieczki, teraz jeszcze pożarek. I dwa strzały, które muszą teraz go przebić. Troszeczkę skuteczność jest niska. Kolego, ale ty przyceluj trochę lepiej, bo naprawdę słabo to wygląda. Źle celuje kolega, w ogóle w, w, po blokach Zamiast strzelić mu w garnek, e 25 mógłby trafić. Strzelić mu w te takie pochyłe płyty, to on wali gdzieś tam w bok, w, bok w gąski, gdzie jest... Nieprzebijany pancerz dlatego działa, no trochę bez sensu. No ale. Może po prostu jeszcze nie ogarnia tego, jak przebijać ISA 6. Nie każdy musi to wiedzieć. No, pięć pocisków. Arta nas ratuje, no naprawdę. To były pociski premium kolega, bardzo słabo sobie radził. Już się bałem, że nie wygra tego. Mamy teraz słuchajcie, 5 pocisków. I ja 7 do objechania. Bardzo. Słuszna decyzja, kolega objeżdża brytyjskiego TDK i teraz była w bok raz. Lecimy dalej. Będzie kolejna była w bok. Drugi raz, jedziemy na plecy, trzecia była, boom, arta jeszcze nam pomaga. Jesteśmy ogłuszeni. No i teraz dwa ostatnie strzały powinny zamknąć wątek. Moi drodzy, ostatnim pociskiem kończymy AT7 wpada medal, Fadina. No, i cóż, to była mega dynamiczna, ciekawa runda na E25. Ponad 5000 uszkodzeń, 9 fragów, szkoda, że nie pól, jednego zabrakło, ale i tak uważam, że mogliśmy nacieszyć oko widokiem na tą mega, mega maszynkę. No i teraz już wiecie, dlaczego tak bardzo obawiam się wprowadzenia tego czołgu do sprzedaży. Jeśli by się pojawił, przewiduję, że. <laughs> No, siódemek to ja prędko tykać nie będę. No cóż, zapraszam Was do dyskusji, dajcie znać czy jesteście zainteresowani pojazdami, które pojawią się najpewniej w ciągu najbliższych dni. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć!